widać. Grzegorz, pozdrawiamy. A ja w międzyczasie, słuchajcie, tak jak zawsze, w międzyczasie, zapowiadając Jolę i to, co dzisiaj będzie, puszczam także transmisję dla tych tak zwanych leniwych. Ja wiem, przepraszam, że ich tak nazywam na Facebooku. Czasami też sam coś oglądam na Facebooku, aczkolwiek zawsze jednak wolę gdzieś wejść, bo po prostu na dłużej wejdę i zostanę. Moi drodzy, słuchajcie, drugie spotkanie z cyklu MicroPython, kody Rocky i mBlock i podeślę linka do nagrania z pierwszego spotkania, to dla tych, którzy przegapili albo chcieliby mieć to spotkanie sobie później odtworzyć, tak, jeszcze raz. Oczywiście to spotkanie również będzie nagrywane, tak jak zawsze będzie certyfikat, a ja tylko powiem, słuchajcie, czasami my zawsze, zanim zawsze rozpoczniemy spotkanie, nie tylko z Jolantą, rozmawiamy o różnych rzeczach i ja chciałem się pochwalić, ale nie powiem z czego, że ja u ekspertki Jolanty sobie zamówiłem prywatne korepetycje, bo takowych potrzebuję, a to jest fachowiec sam sobie. Tak więc słuchajcie, my też korzystamy ze swojej wiedzy naprzemiennie i wymieniamy się tymi doświadczeniami, aczkolwiek ja mam ten przywilej, że mogę mieć prywatne korki. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie, teraz to obiecałeś, to już nie ma przepis. No i teraz się nagrywa, koniec. Nagrywa, mam dowód na tym, tak więc, no dobra, słuchajcie, ale wystarczy tego gadania, przechodzimy do setna, czyli Cody Rocky, MicroPython, a Monty Python też jest dobry. I nasz Cody Rocky, czyli robot wszechstronny od klasy pierwszej do klasy ósmej. Tak więc pokazujemy wszystko, a naprawdę tych możliwości jest bardzo dużo. Ja znikam, jestem na czacie w razie czego i pilnuję social mediów, a Jolanta przyjmuje spotkanie. Tak. Poczekam, o, zniknął Sylwester. Witajcie kochani, jak to powiedział Sylwester, druga część z MicroPythona. Ja tutaj mam swoje skrzętne notatki, z których zawsze tutaj Sylwester się śmieje, ale ja muszę mieć wszystko rozpisane, żebym wam jakiś tutaj czegoś nie pominęła i czegoś do przodu nie poszła z czymś. Przechodzimy już oczywiście do mBlocka. Czy mnie widać? Widać, dobra. Więc jesteśmy tutaj już w moim mBlocku. Jakbyście nie pamiętali, Python oczywiście w tej zakładce, ale chciałabym przypomnieć, ponieważ w zeszłym tygodniu pojawiła się aktualizacja. Moje wszystkie roboty już z biblioteki zaktualizowane, ale jeżeli ktoś jeszcze nie zaktualizował swojego, to jak najbardziej zróbcie to. Nie ma tu na razie żadnej baboli, jak to zazwyczaj bywa. Już jestem tutaj w Pythonie. Kochani, co dzisiaj? Dzisiaj to tak było na zajawce napisane event, czyli będziemy próbowali uruchamiać, będziemy uruchamiali dokładnie nasze skrypty, nasze algorytmy, nie tylko od razu, tak jak to robiliśmy przy Cody Display, że od razu nam wyświetlało na ekranie, tylko będziemy robić troszeczkę to tak jak w naszych blokach, czyli w blokach. To, co tłumaczymy dzieciakom zawsze, że zaczynamy od zdarzeń, od tych bloków kapeluszy, jak ja to nazywam. W Pythonie widzieliście, że nie jest to konieczne, ale też możemy wykorzystywać zdarzenia i do tego służy właśnie polecenie event. I ja już zaczynam i wam też to radzę od zaimportowania oczywiście naszych bibliotek. Jak widzicie, tutaj właśnie oprócz Codeya, Rockiego, czasu, czyli time, pojawia się właśnie nasz event. Jak wywołujemy te właśnie polecenia? Nie będę mówiła tak, może to nie jest fachowo, ale właśnie z zakładki zdarzenia, bo chciałabym, żebyście mieli to wyobrażenie, bo często będziecie pracować właśnie z dzieciakami, które przechodzą właśnie z tego Scratcha, z tego blokowego do Pythona, do MicroPythona i trzeba im to jakoś uzmysłowić. Więc tutaj tłumaczymy dzieciakom, że event to właśnie ta nasza zakładka zdarzenia i wywołujemy te wszystkie bloki, te wszystkie komendy właśnie takim znaczkiem małpy i każdy wie, że najpopularniejszym właśnie jest polecenie, kiedy Cody uruchomi się. W MicroPythonie brzmi to nie inaczej jak właśnie event i start. Zobaczcie, co się dzieje. Event
zaświecił mi się na żółto, a tutaj pojawiła mi się taka komenda do wywołania właśnie z takim jakby miejscem na ptaszek, żeby zaznaczyć, żeby wybrać. To odróżnia je od pozostałych. Zobaczycie z czasem, że są tutaj różne ikony i właśnie Event Start to jest taka typowa ikona. Zobaczcie, jak ja sobie wybiorę, nie wpiszę, tylko wybiorę gotowca, to mi się zawsze zdubluje, także pilnujcie mnie, jakbym czegoś nie skasowała, bo jeżeli z tego nie wykasujemy, to nam się po prostu program nie uruchomi. Nie ma bata. I zobaczcie, teraz jak wygląda ta konstrukcja. Kiedy wybrałam, kiedy kod uruchomi, pojawia mi się takie polecenie Dev on Start, czyli zdefiniuj, co będzie po starcie. I tutaj w to miejsce pass my właśnie wpisujemy, co chcemy, żeby się wydarzyło. I żeby coś takiego łatwego wybrać, ja się już przełączę z mojej persony na drugą. O, już jesteśmy na drugiej kamerce, która będzie pokazywać nam właśnie Codeya. Mam nadzieję, że go dobrze widać. Jak nie, to Sylwester, odzywaj się. I najprostsze to, co wcześniej robiliśmy właśnie bez używania tej komendy Codey Start. Teraz mamy na przykład, żeby nam wyświetlił napis Hello. Pamiętacie, dwa apostrofy, nawiasy, to wszystko musi być. Nie zapominajcie tutaj o nawiasach, o dwukropku. To wszystko musi być, żeby nasz napis się wyświetlił. I oczywiście musi być ta komenda załaduj z pliku. I zobaczymy, jak nam to zadziała. Napis Hello się wyświetlił, oczywiście się przesunął. Jak kojarzymy, przypominamy sobie nasze zakładki zdarzenia, to kolejną zakładką jest, kiedy kod jest potrząsany. I tutaj pojawi się też inna ciekawostka. Zobaczcie, znowu wpisuję event i tutaj shaked. Nie pokazało mi się to wszystko, co chciałam. Chciałam pokazać, że tutaj właśnie shake pojawia się też w innych miejscach, dokładnie w czujnikach. I właśnie dzisiaj te nasze spotkanie jest połączone, będą zdarzenia, będą czujniki, właśnie żeby pokazać te różnice, a może raczej i podobieństwa. I zobaczcie, konstrukcja jest znowu taka sama. Zdefiniuj, co będzie, kiedy będzie potrząśnięty i będzie potrząsany. I na przykład my sobie chcemy, żeby kiedy nasz kod będzie potrząsany, żeby zawsze speaker zawsze wpisuje nie tak jak trzeba, żeby na przykład zagrał nam melodię. Ja tu celowo nie wybieram tego, bo wiecie, że mi się tu wyświetli cała lista tych melodii, ale ja zawsze z dziećmi robię tak, że kiedy Cody jest potrząsany, to nie zły. O, dlaczego? A wy lubicie być potrząsani? No i wtedy mówię, no faktycznie no, nie lubimy. Sprawdzamy mniej więcej, czy wszystko tutaj się nie ma, żadnych literówek, czy są wszystkie nawiasy, bo to jest później problem. Skrypt wysłany i teraz muszę wyciągnąć Codeya, tylko muszę to zrobić delikatnie. O, nie trzęsie się. Wysłało się. Teraz musimy zobaczyć, co Jola zrobiła źle. To jest moje ulubione. Codey Speaker Play Melody mamy. Jak nieraz nam coś nie wychodzi, ja robię to, co jest najtrudniejsze, czyli usuwam i wkrywam od nowa. Zapisuję od nowa. Event Shaked. Usuwamy. To jest mój zawsze główny problem, że to mam zdublowane. Co ma się stać? Czyli Codey Speaker Play Melody. Tutaj o podkreśnik, bo też często nam to się dzieje. Angry i Waff. I zobaczymy, czy już teraz wszystko będzie jak należy. Miejmy nadzieję, że on nam zagra. Jak nie, to spróbujemy jakąś inną komendę. Nie widzę dokładnie, czy on... Oj, coś naszkodzi. O, wiem, co jeszcze można by zrobić. Może być nieskalibrowany nasz ten, ale spróbujemy inaczej. Bo tak też się może zdarzyć, że nam to nie zagra, ale spróbujemy jeszcze zrobić to z pętlą. Najchętniej to bym go podłączyła i nie zaktualizowała mu, nie
żyroskopu, ale spróbujemy jeszcze raz. Kodejku, co ty dzisiaj taki niepotrząsny? O, widzicie, za słabo. Żyroskop jest wyskalibrowany. Będziemy to musieli jeszcze zrobić w trakcie, bo zazwyczaj on tak bardzo szybko reaguje. To będziemy też widzieli, szczególnie później, jak będziemy się bawić właśnie z tym przechylaniem lewa, prawa i z osiami. Więc będziemy musieli w trakcie zrobić sobie krótką przerwę właśnie na to. I zobaczcie, tutaj potrząsamy i Cody nasz jest rozgniewany. A teraz możemy też zrobić, żeby po potrząsaniu wyświetlał nam właśnie wartość tego potrząsania. Jak to robimy? Musimy oczywiście skorzystać z Cody Display Show i tutaj już troszeczkę wyprzedzę nasze zajęcia i wprowadzę od razu ten czujnik. Czujnik właśnie potrząsania, żeby pokazać Wam, że tu mamy shaked i tu mamy shake, które pobiera nam wartość tego potrząsania. Oczywiście jak chcemy wyświetlić wartość jakiegoś czujnika, to wpisujemy bez żadnych apostrofów, bez żadnych cudzysłowów i muszą być tutaj trzy na końcu, oczywiście trzy nawiasy, no bo inaczej to nie zadziała. Dobra, czyli teraz chcemy, żeby nie tylko zobaczymy właśnie, jak on tą siłę potrząsania nam odczyta. Zobaczcie, 63, tak się namachałam, on dopiero przy 63 mi pokazał strasznie mocno. Zaraz będziemy musieli sobie go podłączyć z kabla, żeby to rozwiązać i właśnie ten, ale na razie nam jeszcze nie będzie potrzebny ten żyroskop, więc zobaczcie. Czyli mamy już drugie wywołanie, czyli przez potrząsanie i jednocześnie mamy już wprowadzony pierwszy czujnik, ale jeszcze Wam o nim więcej powiem. Chodzi o to, że tutaj pokazuje nam wartość tego czujnika bez pętli. Nie musimy stosować pętli, o pętlach też dzisiaj troszeczkę powiem, tylko od razu potrząsanie i mamy wartość. Teraz przechodzimy do przycisków. To jest bardzo często używana opcja, to, że właśnie dzieciaki wywołują jakieś reakcje robota przez wciśnięcie przycisku. I tutaj coś łatwego i szybkiego, żebyśmy zdążyli jak najwięcej sobie powiedzieć. Zobaczcie, event i button pressed, czyli przycisk wciśnięty i zobaczcie, tutaj też jest Cody button is pressed, bo tu jest oczywiście znowu czujnik. Tutaj mamy właśnie te jakby nasze zdarzenia, a tu mamy czujnik, więc bierzemy to zdarzeniowe i zobaczcie, tutaj mogę sobie wybrać po kliknięciu tego gotowca, tej podpowiedzi, który chcę przycisk. Jeżeli tego nie zrobię teraz, tylko zajmę się czymś innym, to będę musiała potem to robić automatycznie, a jak wybiorę tutaj, to on od razu zmieni mi u góry i na dole, więc warto jest to zrobić najpierw, a potem sobie usunąć to, co nam się zdubluje. I znowu, naszym zadaniem jest tylko zmienić tutaj w miejscu pad, co my chcemy osiągnąć. My na przykład sobie znowu, żeby było szybko, sprawnie, kiedy wciśniemy przycisk A, chcemy, żeby pokazał nam hello. Następnie, zobaczcie, to tak jak w Scratchu, czyli w mBloku opartym na Scratchu, w blokach ustawiamy po prostu kilka bloków pod sobą i tutaj tak samo robimy. Czyli jak chcemy wywołać kolejny przycisk, to po prostu wybieramy kolejne, zmieniamy B, tutaj usuwamy. I nasze zadanie polega tylko na zmianie tego, co jest pod pas. I my teraz sobie weźmiemy jakieś oczywiście buźkę, tą stałą naszą zapisaną, tak samo jak w blokach, tak tutaj jest ta sama zapisana, więc ją sobie zostawimy, te oczka. I kolejny event, który wywołujemy, to jest przycisk C, czyli kolejny przycisk C i pod przycisk C weźmiemy sobie na przykład wyświetlanie napisu hello i weźmiemy sobie, o widzicie, zapomniałam o naszych tutaj apostrofach. Dobra, patrzymy, nie hello, baj miało być. Zawsze tłumaczę dzieciom, nie bierzcie tej samej reakcji pod przycisk A, B lub C jednocześnie, bo robot nie będzie wiedział, o co
chodzi. Zobaczmy, czy nam to zadziała. Jak nie, to będziemy tutaj kombinować. Wciskam A, mam hello. Wciskam B, mam oczka. Wciskam C, mam baj. Taka uwaga, jeżeli byśmy mieli błąd pod jakimś jednym, no to ten jeden nam nie zadziała, tak? Ten jeden event, a pozostałe jak najbardziej nam zadziałają. Teraz mamy, kiedy kodi przechylony w lewo i kiedy kodi przechylony w prawo. Ja najczęściej z właśnie dzieciakami, jak bawimy się M-blokiem, to z blokami wykorzystujemy strzałeczki, rysujemy strzałkę w lewo, strzałkę w prawo, ale dzisiaj może coś z dźwiękami. Oczywiście zaczynamy od eventu i kiedy kod jest przechylony, to tak jak w kodeju, ja może pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, event tilted left, tilted right, czyli przechylony w lewo, w prawo. To jest w naszych blokach tutaj odchylony w lewo, w prawo i jeszcze mamy osobno uszy, ale uszy to nie jest przechylone, tylko earth up lub earth down. Więc na razie skupimy się na tym przechyleniu w lewo. Miejmy nadzieję, że zadziała, bo tutaj ten żyroskop muszę skalibrować, ale to nam zajmie zaraz chwileczkę. Zobaczymy. Jak nie, to będziemy kalibrować. To nie jest nic długiego, a przypomnimy sobie, jak to się robi. Ja sobie teraz na przykład wezmę nutkę jakąś, a tą C4 wgraną gotową i jeszcze będę chciała, że jak mój Kodi jest przechylony w lewo, czyli right, usuwam i usuwam tutaj przypas. I co my chcemy? A tutaj wykorzystamy sobie wpisanie nuty innym sposobem, żeby troszeczkę utrwalić to, co poznaliśmy na ostatnich zajęciach, ale może nie wszyscy byli i też chcą zobaczyć, że nuty możemy też wpisywać po prostu określając ich nazwy, na przykład F6. Ja sobie tu go wyjmę już i wysyłam. Lewa, prawa, różny dźwięk. Mówię, z dzieciakami robimy strzałeczki, też by się fajnie można pobawić w Pythonie w robienie strzałeczek. Na pewno by to zajęło całą lekcję, ale już Wam tłumaczyłam, jak się robi te rysunki, więc myślę, że fajnie można by się pobawić, nie, cały projekt z tego zrobić. I kolejny to jest Kodi uszami do góry i Kodi uszami w dół. Zobaczcie, mamy up i mamy down. To jest alfabetycznie poustawiane, dlatego w dół jest u góry, a u góry jest na dole, więc można się pomylić, ale to jak zawsze MicroPython, Python to w ogóle świetne ćwiczenie angielskiego, ja tutaj dużo się też nauczyłam. Co mam tu dla Was przygotowane? Chciałabym, żeby kiedy Kodi jest uszami do góry, zapalała się dioda u góry, a kiedy jest uszami w dół, zapalała się dioda na dole, czyli tutaj jak jest do góry nogami i tutaj jak jest uszami do góry, ale przypomnimy sobie tym sposobem nasze Kodi display set pixel. I zobaczcie, tutaj mamy true, czyli ja chcę, żeby się zapalał siódmy i pierwszy, bo to będzie gdzieś na środku właśnie tu u góry. I on, żeby się zapalał, ale żeby drugi pixel, który będzie wykorzystywany, czyli na dole, to jest 7,7, żeby on nie był w tym momencie zapalony, tak? Bo nie chcemy mieć takiej sytuacji, żeby nam się paliły jednocześnie oba. I o, event i teraz here's down. I w dół. O, od razu muszę tego eventa tu usunąć, bo jak zwykle zgubię go. I co my tu teraz mamy? Teraz chcemy, żeby piksel, żeby piksel 7,7 się właśnie zapalił, czyli odwrotnie niż u góry, ale piksel na dole, znaczy u góry, już się mylę, żeby się on nie palił, czyli żeby zgasł, czyli żeby jego tutaj wywołanie, to była komenda false. No i zobaczmy, jak to nam tu zadziała. Mamy earth down, earth up. Ładujemy. Zobaczmy, co tutaj jest.
jest uszami do góry, jest piksel u góry. Obracam, mam nadzieję, że dobrze widzicie, to wtedy mamy tutaj przy głośniku, jak zawsze, tu jest jego dół, jak on jest do góry nogami, to tu jest jego dół. Ale nie mamy takiej sytuacji, że nam się zapalają oba jednocześnie, tylko gasną. I o to nam chodziło właśnie, dlatego mamy tutaj true i false. Kolejne zapożyczone właśnie ze zdarzeń to jest ta głośność. I tutaj po to się wróciłam tutaj do tych bloków, żeby wam pokazać, bo tutaj możemy rozwinąć, mamy coś więcej, mamy głośność, mamy timer. I tutaj wartość większa niż 10. Ja sobie od razu tutaj przełączę się na tryb live i zobaczę sobie na czujniku, jaką my tu mamy głośność. Oczywiście też będziemy tu słuchać, jak gadam cały czas, to jest coś koło 3,5. I jeszcze sprawdzimy sobie, jaki mam intensywność otaczającego światła. Ojej, jak ciemno, 15,5 tylko. No dobra, pamiętajcie, 3,5, 15,5. Do czego nam to zaraz będzie potrzebne? Właśnie do tej wartości, tak żebyśmy nie ustawili za dużej. I przechodzimy do Pythona. Już wiemy, co będziemy teraz ogarniać. Będziemy teraz ogarniać głośność otoczenia. I tutaj wywołujemy to komendą małpa event greater. Greater than. I zobaczcie, mamy już dwie opcje, czyli loudness, czyli tą głośność, i timer, czyli timer tam określony jako timer, a wiemy, że to jest po polsku czas, czyli jakieś odliczanie. I jak ja wybiorę sobie tutaj na przykład teraz tą głośność, czyli loudness, to zobaczcie, co mi się dzieje. Tu w ogóle już nie ma loudness napisane. Jest tylko 10, czyli to ta wartość, ta na zielono, i sound sensor, czyli czujnik głośności. Czyli nasz kod uruchomi się, jeżeli wartość czujnika głośności będzie większa niż 10. Większa niż wpisana wartość. I my najpierw się pobawimy tą wartością. My wiemy, że tam mieliśmy głośność 3,5, to tu wpiszemy 3. I co my chcemy, żeby się pokazało? Tak, jeżeli wartość naszej głośności będzie większa niż 3, no to chcemy po prostu, żeby nasz Kodi nam to pokazał. Żeby Kodi nam to pokazał. I to znowu sięgam po czujnik, czyli sound sensor get loudness, czyli czujnik głośności pobiera tą wartość głośności z otoczenia. Oczywiście sprawdzamy, czy są trzy nawiasy i patrzymy, ładujemy, czy on nam tutaj pokaże tę wartość tego otoczenia. Tak, pokazał nam 3,6, czyli faktycznie jest większa. Jak ja bym tu teraz wpisała 5, no to wiemy, że ja mówię z głośnością tak 3,5, w sumie niedużo, to wtedy by nam tego nie zmieniło. I jeszcze ten timer. Timer, widzieliście, wpisuje, tak jak wam pokazywałam, zaraz mi jak tylko greater than, to wtedy mam już timer do wyboru i ta sama sytuacja, greater than zostaje, timer ląduje tutaj w miejscu, gdzie wpisujemy czujnik i tu wartość 10, ja nie chcę czekać aż 10, bo znowu pójdę sobie na to moje ulubione 3. I chciałabym na przykład, żeby zagrał melodię, a może strzał. Zawsze speaker, zawsze muszę tak się z błędem. Nie wiem, czy wy też macie takie jakieś swoje ulubione komendy, które zawsze piszecie z błędem, bo jeśli tak, to moja to jest właśnie speaker. I na przykład shot, czyli strzał po 3 sekunda, czyli jak timer odliczy 3, to wtedy chcemy usłyszeć strzał. Sprawdzimy, czy działa. Jest, strzelił. Mam nadzieję, że słyszeliście. Mogłam go wziąć tutaj bliżej, ale chcę, żebyście go widzieli. Strzelił. Oczywiście, jak chcemy, żeby na przykład jeszcze coś nam wyświetlił, to nie krępujemy się. Chcemy, to sobie tutaj dopisujemy zaraz pod spodem. I on jak najbardziej też to uwzględnia, tak? Czyli też można jakieś tam jednoczesne komendy po 3 sekundach, nie tylko da strzał, ale też nam coś wyświetli, więc będziemy mieli tutaj dowód na to, że to faktycznie działało. I to natężenie światła. Natężenie światła, tutaj mieliśmy wartość większą niż
a tu mamy mniejszą niż. Mniejszą niż 5 akurat tak jest fabrycznie. Jak to wywołujemy? Jak to wywołujemy? Bardzo prosto. Wpisujemy lightness less than. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam, bo jak nie, to też będę się musiała do Sylwestra w zamian za jego korepetycję umówić do niego na angielski. Więc tutaj mamy znowu taką sytuację, że wybieramy co innego, a zostaje nam co innego. I znowu to zielone to jest wartość, a to jest wartość naszego czujnika. Czyli jeżeli natężenie światła jest mniejsze niż 5, a my wiemy, że jest większe, bo jest 15,5, to weźmy sobie takie mniejsze niż 30, to mamy pewne, to chcemy, żeby, nie wiem, Cody wyświetlił nam na przykład... A wow, jakieś krótkie, takie 3-literowe są najlepsze, bo wtedy je całe widać. Chcemy, żeby wyświetlił nam wow. Zobaczmy, czy to nam zadziała. Wiemy, że tutaj było 15,5. Jest, wow się wyświetliło, to prawda, bo sprawdzaliśmy sobie, jak to tam było. Jak to teraz zrobić, żebyśmy sobie mogli sprawdzać, żeby nam się wyświetlało, żebyśmy mogli w warunkach rzeczywistych te wszystkie wartości badać, to nic innego, jak teraz przechodzimy do czujników. Napiję się łóżka. Czujniki, czyli te, które są w naszych blokach na niebiesko. My dzisiaj się zajmiemy tylko tymi czujnikami z logo Codeia, które są wbudowane właśnie do Codeia. I zaczniemy sobie od czujnika dźwięku, czujnika głośności, który uzyskuje głośność otoczenia. Te wartości mogą być od 0 do 100. Możemy go właśnie wykorzystać przy warunkach albo przy pokazywaniu wartości tego czujnika. I widzicie, to co ja wcześniej zrobiłam, czyli że chciałam zobaczyć, ile wynosi to natężenie światła, żeby wpisać odpowiednią wartość, mogę sobie bez już eventu, bez niczego, za samym Cody Display Show uzyskać właśnie stosując czujnik Cody Sound Sensor Gained Loudness, czyli czujnik głośności, tak? I wtedy zobaczmy, Cody nam pokaże znowu wartość tego natężenia, ale zobaczcie, co jest ważne, to jest czynność jednorazowa. On pokazuje nam w tym momencie, jak się uruchamia, pokazuje nam tą wartość. A jeżeli my chcemy, żeby nam to pokazywało w czasie rzeczywistym cały czas, musimy stosować pętlę. Jeszcze do niej nie przejdę, bo teraz chciałabym Wam pokazać, właśnie wykorzystanie w Pythonie funkcji jeżeli, tego warunku. I możemy sobie to zrobić na przykład w ten sposób, że kiedy nasz robot się uruchomi, już oczywiście mi się zdublowało, kiedy nasz Cody się uruchomi, jeżeli głośność otoczenia będzie większa niż w naszym przypadku 3, chcemy, żeby zapaliła się czerwona lampka. Czyli Cody się uruchamia, co ma się zdać po starcie? Kiedy się uruchomi? Jeżeli, czyli nasze if, jeżeli czujnik właśnie tej głośności będzie, i zobaczcie, tutaj jakby kończę to nawiasami, będzie większy niż w tym wypadku, my tu mamy 3, bo wiemy, że ja z taką wartością mówię, to chcemy, żeby zapaliła się czerwona lampka, bo na przykład to jest za ciemno. I czerwony, jak wiemy, red, green, blue, wartość 255, to będzie piękny, soczysty, czerwony. Na co warto tu zwrócić uwagę? Zobaczcie, na te wcięcia. One są bardzo ważne. Tu musi być jedno po drugim. Jeżeli to coś, jeżeli to coś. Jeżeli pominiemy te wcięcia, no to nam się skrypt nie uruchomi albo się nie uruchomi właściwie. Zobaczmy, czy to nam zadziała ta lampeczka. Właśnie, o. Jest większy niż 3. Wiem, że jest większy niż 3, bo wcześniej nam pokazywało. Kolejny czujnik to czujnik natężenia światła. I też tu jest zasięg wartości od 0 do 100 i tak samo możemy wykorzystać przy warunkach i przy pokazywaniu wartości.
Jak pokazać natężenie właśnie światła? Wiemy, że to nasze Kodi Display Show. I tutaj wpisujemy wartość. Nie wziąłem image. Nie chcemy image. Chcemy, żeby nam pokazał wartość czujnika. Gdzie nasz czujnik? Musimy wpisać sensor. Light sensor. I tu pobiera jego wartę. Sprawdzamy, czy są trzy nawiasy. Ładujemy i znowu pokazuje nam wartość tego natężenia światła w tym momencie, w tym danym momencie. Jak możemy, nie stosując jeszcze pętli, bo na przykład dla dzieci w czwartej klasie może to jeszcze będzie za trudne, albo nie wiem, macie jakąś taką grupę, którą nie jesteście pewni, czy zrozumie, a chcecie, żeby przy zmieniającym się świetle dzieciaki miały nowe dane. Można to bardzo łatwo zrobić, używając już tego, co poznaliśmy dzisiaj, czyli naszego przycisku. Oczywiście biorę przycisk A, się śmieję, że ten przycisk kiedyś przestanie działać, bo ciągle tylko A, nie ma innego. Czyli możemy, kiedy wciśniemy przycisk A, chcemy, jeżeli on będzie wciśnięty, na przykład, kiedy będzie wciśnięty A, wartość będzie mniejsza niż 20, bo wiemy, że taką mamy, to niech Kodi zagra nam, o, udało mi się, melodię, play nie dałam, play melodii, niech zagra nam melodię, wyczerpany na przykład, jest ciemno i jest wyczerpany. Dobrze zapisałem, exhaust, dobrze wszystko. Dobra. Czyli muszą być dwa warunki. Najpierw musi być ciśnięty przycisk A i później musi być ta wartość mniejsza niż 20, żeby nam to zagrało. Zobaczmy, jak to nam zadziała. Jest mniejsza, więc wciskam. I tutaj mamy tą reakcję na właśnie to, że jest... Jeżeli próbujemy... No musiałabym troszeczkę to rozjaśnić, żeby mi to przestało grać. Ale też może nam określić tą wartość. Kolejne, bardzo często stosowany, bardzo fajny gadżet, to potencjometr. Czyli tutaj jak ja do dzieci mówię, to pokrętło z boku dzieciaki, więc jak pójdziecie do domu, to pytajcie rodziców, czy wiedzą, co to jest potencjometr. O, dzieciaki, jeszcze raz, proszę pani, jak może pani powtórzyć? Tak, bo jest to takie trudne słowo. A łatwa rzecz, o, że tak powiem. I tutaj sobie zastosujemy już pętlę, bo najczęściej chcemy właśnie mieć aktualną wartość tego potencjometru. I nasza pętla nazywa się while. To takie określenie zawsze. I zawsze, jeżeli prawdą będzie coś, chcemy, żeby nasz Kodi pokazywał nam wartość potencjometru. Do tego służy wywołanie komendy Kodi potencjometry w getValue. Zobaczmy, czy nie, ja tutaj nie zostawiłam tego. Nie zostawiłam i już jest problem. Czyli pokazuje nam 100. Zjeżdżam w dół i zobaczcie, ta wartość się zmienia, czyli jest to aktualna wartość. Tak się dzieje zawsze, kiedy dodamy pętlę. Zobaczcie, ja tą pętlę wywołałam bez żadnego eventu, bez niczego, co w blokach byłoby niemożliwe, tak? To też trzeba dzieciom wytłumaczyć, że jest to znacząca różnica w Pythonie, a w blokach. Tam rychło trzymamy się tego, że zaczynamy od tych zakładek właśnie zdarzenia, a tutaj nie zawsze chcemy, żeby nam pokazywało, ok, i jeżeli tu wpiszemy każdy inny czujnik, wcześniej jaki mieliśmy, wcześniej mieliśmy na przykład czujnik natężenia światła, już mi się to narobiło, musimy usunąć część, czujnik natężenia światła i też wysyłamy i on nam
pokazuję aktualną. Zobaczcie, jak ja coś tu przykryję, to się zmniejsza. Jak go wezmę o stronę słońca, bardziej słońca, światła, to to się zmienia, cały czas się zmienia. Tylko dlatego, że mamy tą pętlę while, czyli zawsze. Będzie nam to stale pobierało wartość tego czujnika. Bardzo ważna funkcja, myślę, że do napisania. I żeby jeszcze z tym potencjometrem się pobawić, chciałabym jeszcze pokazać taką możliwość, że jeżeli potencjometr, no zobaczcie, zaczęłam pisać potencjometr, on już mi podpowiedział, jeżeli jego wartość będzie mniejsza niż 50, to chciałabym, żeby Kodi wyświetlił mi czujniki, wyświetlił mi wykrzykniki, Boże Święty, już godzina, że już czujniki wyświetlał, zamiast wykrzykniki. Trzy wykrzykniki. Ale zobaczcie, ja tu teraz wiem, że mam wartość na samej górze, czyli mam wartość 100. I to znowu będzie jednorazowa czynność. Nie ma pętli, on w ogóle jest błąd, więc nikt nie krzyczy, albo ja nie widzę, jest błąd. Zobaczcie, tu jest wartość teraz 100, więc on mi nie pokaże wykrzykników. Ja zjeżdżam w dół potencjometrem, już na pewno jestem na 50, on dalej wykrzykników nie pokazał. Dlaczego? Bo to jest jednorazowa sytuacja. W momencie, kiedy on się włącza i zobaczcie, teraz zmieniłam, jest na pewno mniej niż 50, jest koło, nie wiem, może 10 i teraz pojawiły się wykrzykniki, bo w tym momencie, jak on się włączy, było mniej niż 50. A dodanie tylko tutaj pętli sprawi, że te wykrzykniki pokażą nam się, nawet jeśli nie będzie to w danym momencie, czyli jeżeli to będzie się zmieniać. Widzicie, te wcięcia muszę tutaj porobić. Wszystko zostaje tak, jak było, tylko dodaję tą pętlę. Chcę Wam bardzo dokładnie tą pętlę pokazać. O, no, zrobiłam gapę. Muszę z powrotem na stówkę. Ładuję. Zaraz będę przejeżdżać. I zobaczcie, to co za początku nie działało, czyli zjeżdżam. O, minęłam 50 i wykrzykniki się pokazały. Czyli mamy już jeśli, mamy już zawsze, już część właśnie z tych znanych z zakładki kontrola funkcji wykorzystanych. Tutaj w czujnikach znowu pojawiają się przyciski. Czyli kiedy przycisk A, kiedy przycisk B, kiedy przycisk C jest ciśnięty, co możemy tutaj zrobić, a na przykład kiedy nam się uruchomi, czyli zobaczcie, kiedy kolej się uruchomi, nie kiedy wciśniemy przycisk, jest to warunkiem uruchomienia. I tutaj możemy wtedy sobie, oczywiście używamy naszej pętli zawsze i tu możemy jeden pod drugim, tak jak w blokach dodajemy, jeżeli coś tam, jeżeli coś tam. I tutaj tak samo wybieramy. I zobaczcie, tutaj też, mimo że tutaj jest ten tutaj sześcian, to i tak mogę sobie wybrać przycisk A. Kiedy przycisk A się wciśnie, będzie wciśnięty, tutaj dwukropeczek, to chciałabym, żeby Kogi wyświetlił mi to, żeby wyświetlił A. Następnie, zobaczcie, muszę wrócić do tego samego rzędu, do tego samego pionu, tak, żeby nie wychodzić z moimi przyciskami poza ten poprzedni. Teraz przycisk B. Co chcemy, żeby się działo? No, żeby nasz Kodi wyświetlił przycisk B, że pokazało się, że wcisnęliśmy B. I znowu wracam do kolejnego. Te tutaj ta numeracja z boku oczywiście jest po to, żeby nam pomóc, żebyśmy się nie zgubili, żebyśmy wiedzieli, mogli sobie podpowiedzieć, w którym mamy błąd. I przycisk C, dwukropek, Kodi ma nam wyświetlić nie nic innego, AC. Troszeczkę jest tego pisania, ale są też rzeczy tutaj w Pythonie, które są łatwiejsze niż tam i to Wam dzisiaj pokażę, między innymi operatory relacji. Zobaczcie, uruchomił się, wciskam A, mam A, B, mam B, C, mam C i zobaczcie, mogę cały czas naprzemiennie klikać i on cały czas będzie mi zmieniał, dlatego że mam tą
to while, tą pętlę, to zawsze, tak? I jeżeli chcemy jednorazowo, na przykład, żeby nam ten tutaj czujnik wciskający zadziałał, możemy też skorzystać z takiej opcji jak while not. While not, jak to przetłumaczyć? Ja to tłumaczę jako czekaj aż, powtarzaj aż. I to tak właśnie wygląda, jeżeli chcemy to tłumaczyć jeden do jednego z naszymi blokami. Kiedy przycisk A jest wciśnięty, to pas nam zostaje i dopiero tutaj wpisujemy, co ma się wydarzyć. Pamiętamy o wcięciach i zobaczcie, jak to zadziała. A zostawimy sobie zdjęcie, niech nam pokaże. Zdjęcie, nie robi zdjęcia. Czyli jeżeli chcemy jednorazowo wcisnąć, czyli wciśniemy A i na ekranie się pojawi przycisk. I to jest czynność jednorazowa. Możemy właśnie użyć tego czekaj aż, ale ja to czekaj aż też użyję jeszcze w innym momencie, żebyście wiedzieli, jak to działa. Teraz słuchajcie, zanim ja przejdę naprawdę do kolejnego, to muszę zrobić coś takiego. Muszę was przeprosić, ale muszę tutaj przełączyć i szybko żebyście widzieli, połączę sobie teraz kabelkiem. Muszę ten żyroskop sobie odpowiednio skalibrować. To jest bardzo duży problem, kiedy chcemy się bawić tym potrząsaniem, tymi osiami, a mamy nieskalibrowany żyroskop. Więc wciskamy, skalibruj żyroskop. Tutaj wszystko równiutko, ładnie. Wciskam kalibruj i dosłownie sekunda i już będzie skalibrowane. Oczywiście pamiętamy, że do tego musi być podłączony właśnie kablem, stąd ten mój myk. I ja wolę pracować na Bluetoothie, więc Bluetoothie chyba tak się powinno powiedzieć. No i już tutaj się połączył, dobra. I lecimy dalej. Co teraz? No teraz właśnie żyroskop, akcelerometr, kolejne trudne słowo, ale pozwala ono naszemu robotowi ustalić swoje dokładne położenie względem osi X, Y, Z, a także czy leży na plecach, czy leży na ekranie, czy stoi pionowo, więc jest to bardzo fajne, przydatne. Ja z dziećmi bardzo lubię się tą opcją bawić. Oczywiście nie robiliśmy jeszcze tego w Pythonie, bo głównie pracuję z klasami 1-3. I coś wam mam tutaj do pokazania. Mianowicie te osie. I teraz przetestuję nową rzecz, której się tutaj nauczyłam, ale tą prezentację to ja. Zobaczcie. Zobaczcie to, co dzisiaj stworzyłam. Nazwy osi Codeia w MicroPythonie. To jest dla was taka podpowiedź, bo za chwilę będziemy korzystać z takich czujników, z takiego wywołania czujników, że tam pojawiają się takie nazwy. I zobaczcie, mamy Z, mamy X i mamy Y. Czyli mamy naszego Codeia, leży sobie. Dobrze go widać. Czyli to jest taka sama perspektywa, leży sobie. Czyli jak to będzie obrót w osi Y? Oś Y to jest tak, jak on się kręci tak, tu byśmy mu wbili szpikulec i on się kręci tak. I ta oś się nazywa roll. I jej zakres danych to jest od minus 90 do 90 stopni. Następnie mamy pitch, czyli X. X to jest znowuż obrót w tę stronę. Tę stronę, o tak, o. To jest pitch. I zakres danych tu może być od minus 180 do 180 stopni. I ostatnia oś, której może nie będzie tak dobrze widać w tym, to jest właśnie jak kręcimy naszym robotem tak o. Także każde nawet małe poruszenie to już jest ta oś Z, czyli yo. Jak ja nie wiem, czy dobrze wymawiam. Yo, yo. Nazwijmy ją tak. I ona ma największy zakres wartości, czyli od 0 do 360, bo jak widzieliście, możemy robić koło. Także to mój piękny obrazek.
czy mój ekran się udostępnia. Mam nadzieję, że tak. Dobra. I to już Wam wyjaśniłam, pokazałam. Oczywiście ten obrazek zaraz na koniec wrzucę dla tych, którzy są na Click Meetingu, żeby mogli sobie tą podpowiedź stosować, ale za chwilę zobaczycie, że nie musicie też dokładnie tych osi znać, bo można też inaczej je wywołać. Czyli teraz będziemy chcieli, żeby nasz robot pokazał nam przy wciśnięciu każdego przycisku wartość innej osi. Czyli tutaj będzie wywołanie tego eventu startowego A. Na przykład kiedy wciśniemy przycisk A, chcemy wywołać na przykład pitch, czyli oś X. Jak to robimy? Chcemy, żeby nam Kodi wyświetlał, więc bierzemy Kodi Display Show, ale tutaj umieszczamy bez żadnych znaków nasz czujnik, czyli Kodi Motion. Wszystkie te ruchowe, żyroskop, akcelerometr, tutaj to będzie motion. Zobaczcie, ile tego jest. Ile tego jest z tych sensorem. Motion sensor. I tutaj bierzemy get pitch. Kolejne to jest. Kolejny nasz evencik. To jest button B, czyli przycisk B. I tutaj chcemy, żeby przycisk B wyświetlał nam oczywiście kolejną, czyli Y. To była X, a Y nazywamy, jak Wam pokazywałam, nazywamy roll. I pewnie już zwróciliście uwagę, że nie ma tam tej trzeciej osi w tych podpowiedziach, ale jest wiele takich rzeczy, których w podpowiedziach nie ma, a są. I po to macie właśnie mnie, że tak powiem. Nie, do wszystkiego tutaj, co odkrywam, dochodzę sama, dlatego jest to dla mnie tak ciekawe. I chętnie się z Wami z tym podzielę. No, co mi nie mówicie, że ja tu chcę. Macie, jak zrobiłam tutaj błąd, to muszę tutaj, zagadałam się. I chcemy, żeby nam pokazał też właśnie tą trzecią oś, oś Z. I możemy ją wywołać po prostu wpisując tam, gdzie mamy pozostałe, wpisując po prostu nazwę tej. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wszystko dobrze? Tu pamiętajcie, tu między get, kropka, to motion, podkreśnik i tu też podkreśnik. No dobra, zobaczymy, czy działa. Sama zawsze jestem ciekawa, bo człowiek sprawdza tyle czasu. O, tu mamy 50, tu 0 i tu aż 350. Zobaczmy, czy nam tutaj dobrze zbada. Tak, jak jest na stojąco, to ta oś ma 90, ta ma 0, a ta to zależy, jak obrócimy. Każdy obrót tutaj zmienia. Ja już jestem na dwóch, bo pokręciłam. Tak? Tutaj jak stoi prosto, to jest 90, a ta oś, oś X ma wartość 90, a oś Y ma 0. Jak leży na plecach, teraz tutaj postaram się Wam pokazać, jak leży na plecach, to oś X i Y ma 0. Oczywiście ja tutaj, jak troszeczkę o, tylko krzywo jest, to już o to 0 ucieka. O, i tutaj tak samo. Także to nasze osie, które pokazuje nam właśnie ta komenda, ale jak już mówiłam, możemy inaczej wywołać. Nie chcemy się uczyć tych komend, albo nie wiem, oglądamy na Facebooku i nie mamy tej grafiki, bo zła Jola nam nie dała. Możemy zrobić to inaczej. Możemy użyć po prostu komendy Kodi Motion Sensor Get Rotation. Zobaczcie, i tu wpisujemy sobie, że chcę oś X i mam oś X. Tylko nie zapominajmy o tym, żeby tutaj dać, a coś już znam, żeby dać kolejny, przepraszam, nawias. I tutaj też sobie zmienimy, ja Wam tu pozmieniam, żeby nie być gołosłownym, że to działa. I jednocześnie pokażę Wam coś innego, czyli inną przydatną opcję, mianowicie resetowanie osi. To jest bardzo często nam potrzebne,
bo jak już trochę za bardzo pokręcimy naszym robotem, to żeby złapać ten właściwy pion, albo żeby mieć taki sam punkt odniesienia, musimy zresetować oś. I to wszystko podmieniłam, a tutaj będę chciała, żeby właśnie event spad, czyli po uruchomieniu, aż nasze osi, żeby się resetowały. Jak to wygląda? Już Wam wpisuję. Oczywiście kod emotion, bo to są te wszystkie czujniki ruchu. I szukamy naszego reset rotation. I zobaczcie, mogę wybrać pojedynczo X, Y, Z, mogę wybrać wszystkie osi na raz. Wszystkie osi na raz. I ja sobie tak wybiorę. Ładujemy, zobaczmy, czy nam to zadziała. Tu mam 0, tu mam 0 i tu mam 0. Czyli zobaczcie, wcześniej tu już przyciskając B miałam 90, a C to w ogóle miałam 360. A teraz tu mój punkt odniesienia jest tutaj. To jest moje 0. Po uruchomieniu najpierw się zresetował i potem pokazuję. Potem jak będę go przechylać, to on będzie te osie. O, widzicie, już tu minus 29. Też właśnie chciałam Wam powiedzieć, że jak nieraz jakieś dziwne Wam się liczby pokazują, świruje Kodi, to właśnie warto zrobić właśnie tą aktualizację żyroskopu. To rozwiązuje wszelkie problemy. Czyli tak wywołujemy nasze osie, tak je resetujemy. I jeszcze mamy też tutaj czujnik oczywiście potrząsania, bo jak czym by było czujniki ruchu bez naszego potrząsania. I tutaj wykorzystamy sobie to czekaj aż, powtarzaj aż do tego, żeby pokazać Wam, że może to być czynnikiem też zapominającym, źle mówię, czynnikiem, który coś wyłączy. Czyli ja teraz chcę napisać komendę, w której Kodi po uruchomieniu najpierw zapiszę, będzie czekał aż, zobaczcie, while not, będzie czekał aż Kodi będzie potrząsany, czyli zobaczcie, szukam wśród tych czujników ruchu wszystkich sensor i shaked. I kiedy on będzie potrząsany, chciałabym, żeby, znaczy ogólnie, nawet jak nie będzie potrząsany, żeby zapaliła się czerwona lampka, ale kiedy przestanie, kiedy zacznę, nie, ale Wam mącę. Zobaczycie, zapali się czerwona lampka, jak będę potrząsać, to przestanie świecić. O, tak? Czyli czeka, aż będzie potrząsany, żeby zgasić lampkę. Pięknie teraz to wytłumaczę. Czekaj, aż będzie potrząsany, żeby zgasić lampkę. A tak to po starcie lampka jest zapalona. Wyjmę go sobie już, bo tak jest przy potrząsaniu. Lepiej ładuję. I jest czerwona lampka? Potrząsam, lampka zgasła. To wszystko dzięki temu, że właśnie mamy to while not, czyli czekaj, aż będzie potrząsany. Też możemy dodawać siłę i z jaką siłą ma być potrząsany, ale to już zostawiam Wam, bo zostało mi mało czasu i ja chciałam jeszcze pokazać, chyba nie zdążę wszystkiego dzisiaj pokazać, a tak myślałam, że jeszcze mi zostanie na później. Co jeszcze? Siła potrząsania. Siła potrząsania też od 0 do 100. Już ją mieliśmy dzisiaj pokazywaną. To może ja skorzystam z tego. A właśnie, już wiem, dlaczego to chciałam, tą siłę potrząsania. Już ją biorę, nie omijam jej. Dlatego, że chciałam Wam pokazać operatory relacji. Czyli coś, co właśnie w Pythonie jest łatwiejsze niż tradycyjnych naszych blokach. Ile byśmy musieli bloków nastawiać, żeby coś takiego stworzyć, a ile wystarczy nam tutaj w naszym Pythonie. I zobaczcie, kiedy kod się uruchomi, chciałabym, żeby oczywiście w pętli, gdzie moje true, while true, kiedy będzie prawdą, Kodi motion sensor get shake strength, czyli to jest pobiera siłę tego potrząsania,
żeby, jeżeli będzie większy równy, to są właśnie te operatory relacji, żeby zapaliła się lampeczka. I zanim to uruchomię, to Wam wytłumaczę te właśnie operatory relacji. Nie, to jest oczywiście czerwona, bo nie chcę dużo zmienić. Zobaczcie, to jest zaciągnięte z wyrażeń. Zobaczcie, żeby to zrobić w wyrażeniach, musiałabym użyć tych dwóch, no i co najmniej tego, tak, któregoś z tych. Musiałabym tutaj zmienić sobie tą wartość, nie wiem, tam 30, 30. To jest wtedy większy równy. A w Pythonie stosujemy operatory relacji. Jak one wyglądają? Już tutaj korzystam z mojej kolejnej grafiki. Zobaczcie, operatory relacji w Pythonie są bardzo proste, tak jak w matematyce. Operator większy, operator mniejszy, mniejszy niż, większy lub równy, mniejszy lub równy, równy. Zobaczcie, bo w Pythonie równa się, znak równa się służy do wprowadzania wartości, szczególnie jak wprowadzamy zmienne do określania, to stosujemy jeden znak równa się, a jeżeli chcemy, żeby coś było równe, równe, to stosujemy dwa znaki równa się i nierówne, czyli to notabene stosowane w blokach tutaj, nie i możemy równe 50, to jest właśnie z wykrzyknikiem. Także to też wrzucę na koniec, znaczy już jesteśmy blisko końca i zobaczmy, czy nasze zadziała. Co nam tutaj miało robić? A, nie wpisałam wartości. Nie wiem, z jaką wartością ja tam potrząsnę. No dobra, tą 30 zostawię. Czyli przy potrząsaniu o sile większej, równej 30, zapali się czerwona lampka. Właśnie nie wiem, jak ja tu mam potrząsnąć bardzo. O, matko. Albo napisałam źle kod. Zaraz zobaczmy, czy to nie musi być pod tym. Nie, nie musi być większe równe. Zostawmy to. No i widzicie, jeszcze na koniec mi nie zadziała. To wszystko przez ten pośpiech. Ale nie, tak go nie zostawimy. Zaraz zobaczę, bo mam tutaj sobie na karteczce wszystko napisane. I wszystko powinno być dobrze, ale jak zwykle coś nie zadziała. Nie, to na pewno musi być tutaj. Może jest za słabo trzęsę. O, jest, zapaliło się. Coś tutaj mu nie zadziałało. Widzicie, nieraz warto zachować spokój i zrobić jeszcze raz. I tutaj już, żeby dojść do końca tego, co bym chciała dojść, to mam tutaj dwa wprowadzone już skrypty, żeby też udowodnić Wam, że można sobie tutaj korzystać jak najbardziej w Pythonie, tak samo zapisywać, tak jak zapisywaliśmy w blokach. Ja sobie tylko, nie różnią się one tutaj graficznie, dlatego ja sobie tutaj zapisuję Python i tutaj na przykład chciałabym Wam pokazać reakcję, wywołanie czujników. Kod przechylony w lewo, kod przechylony w prawo, uszy do góry i uszy w dół, ale za pomocą czujników, bo już to robiliśmy, ale za pomocą zdarzeń. Jak wgrywamy zapisany skrypt, to musimy oczywiście połączyć się na nowo i zobaczyć. Znowu jest pętla po to, żeby to nie było jednorazowe, że ja tylko raz przesunę i on już koniec. Ja chcę, żeby przy każdej zmianie były inne oczy. Jak są uszy do góry, to jest taka buźka. Jak jest w lewo, to są serduszka. Jak jest w prawo, to jest taka. Jak jest do góry nogami, to mamy X, żeby tak samo wyglądało. I tutaj znowu, zawsze, jeśli Cody przechylony w lewo i co chcemy, żeby robił? Jedno pod drugim. I jeszcze mam jeden zapisany. Szybciutko. Bo też Cody może reagować na to, czy jest na plecach, czy jego wyświetlacz jest do góry, bo tu mamy taką komendę display up albo display down i jeszcze mamy upright, czyli stoi pionowo, tak? Czyli to, umówmy się, to jest pionowo i tak sobie teraz będzie stał. I tu znowu mamy to samo.
to samo, czyli, znaczy nie to samo, tylko one nam się kolory zmieniały. O, jak będzie do góry, to będzie inny kolor, zresztą zobaczycie zaraz. Znowu pętla, żeby nam tu cały czas się zmieniał. Zielony jak stoi prosto, czyli tu mamy tu upright. I teraz jak leży czerwony i jeszcze musimy podejrzeć jak leży, jak jest wyświetlacz w dół. Mam nadzieję, że to widzicie, tu trochę to moją kamerką. I znowu wrócił. Tak, chodzi o to, żeby to się cały czas zmieniało, żeby to nie było raz dane, dlatego stosujemy pętlę while i dlatego stosujemy if, czyli jeśli. O, i to jest dla mnie na tyle dzisiaj. Sylwestrze, czy usnąłeś? Nie, absolutnie. Już się podłączam i słuchajcie, zaczynam od wysłania wam certyfikatu za dzisiaj, tak więc czasami tak jest szczególnie przy Bluetooth, że po prostu połączenie jest wolniejsze, to a propos tego, po kablu działa zawsze szybciej. To tak, wie, tak, tak, tak. Ale ja wolę Bluetooth, bo ja nienawidzę kabli, więc to jest no, moja zguba. Osobiście też wolę Bluetooth, nawet szczerze to nie wiem, chyba mam jakiegoś trola kablowego, bo co kabla, co mam jakiś kabel ten awaryjny taki do podłączania i aktualizowania, to ciągle mi giną, tak więc nie wiem, czy jakieś trole małe mi zabierają, czy coś, ale w sumie w podstawówce pracuję, więc Jola, fantastyczne grafiki, naprawdę ta oś narysowana w ogóle się. Dziękuję, dziękuję. Tak więc, bardzo, słuchaj, ważna pomoc. Ja myślę, że te grafiki Jola prześlę też do dziewczyn i wrzucimy to na stronę kodowania tak. Na ekranie, prawda? Bo warto, żeby te grafiki się pojawiły. A ja, moi drodzy, ogłoszenia, więc tak, zacznę od tego. Po pierwsze, jeżeli słuchajcie, chcecie mieć szkolenie z Codiroki w szkole i na przykład mieszkacie blisko Jolanty, to możecie sobie u niej takie szkolenie zamówić i ona wtedy przyjedzie do was, to wszystko wam pokaże. Jeżeli mieszkacie trochę bliżej mnie, czyli centralna Polska, to możecie także mnie zaprosić i takie szkolenia robimy. Robimy i nasi eksperci tych szkoleń robią trochę więcej nawet, słuchajcie, i podrzucę wam link do sklepu, gdzie takie szkolenia są. Robimy te szkolenia online, między innymi to tak warto wiedzieć. Jeżeli słuchajcie, macie jakieś pytania, zawsze możecie napisać do mnie czy do Jolanty i tak. Postaramy się odpowiedzieć na takie pytania. A ja was chciałbym zaprosić na kolejny, trzeci webinar, trzeci i ostatni z serii z Pythonem, ale to nie znaczy, że się żegnamy z Codirokiem, ponieważ słuchajcie, tak sobie wymyśliłem, że trzy cykle z Pythonem Jolanty będą w tym roku kalendarzowym, a od stycznia, słuchajcie, zaczniemy z zupełnie czymś innym, a ponieważ z Jolantą piszemy różne scenariusze i specjalnie dla was i tak dalej, to zobaczycie, ale to będę mówił następnym razem. Póki co, z Jolantą zobaczymy się, Jolanta, w grudniu 5, prawda? Tak mikołajkowo. Tak będzie. Może być, tak jak mówisz, mikołajkowo, znowu czapeczki. Ja myślę, że wtedy Jolanta zrobi jakiś konkursik, a jako Mikołaj załatwia jakiś gadżet na nagrodę. Kurczę, ale mi teraz ćwieka, będę myśleć całą noc, jaki to konkursik. No, nie może. O, już wymyślam. Nie, niekoniecznie całą noc, aczkolwiek masz miesiąc na to. Natomiast słuchajcie, ja sobie jeszcze patrzę na ściągawkę, ponieważ w tym miesiącu jeszcze mamy kilka fajnych webinarów i naprawdę słuchajcie, no pomijając to, że w piątek jest 11 i tak daliśmy sobie wolne w poniedziałek po tym 11, no bo to wiadomo, takie święto to... Zaświętować. Nie, no słuchajcie, długi weekend i tak dalej, może ktoś wyjedzie i tak dalej, więc przyszły poniedziałek rzeczywiście wolny u nas, ale potem dość dużo się dzieje, bo nawet mamy tydzień, gdzie będą dwa webinary. I tak, słuchajcie, Okiem Mentora, czyli w Laboratoria Przyszłości Foto Wideo, to jest 21 listopada i to jest spotkanie z Darkiem, kolejna część cyklu, ponieważ my prowadzimy tak z Jolantą robotykę, Darek prowadzi foto wideo. A potem, słuchajcie, 28 ja prowadzę sam to kolejne spotkanie z cyklu druku 3D. Tym razem, słuchajcie, idziemy o krok dalej, czyli pokażę wam, czym zajmuję ja się na co dzień.
tak można powiedzieć, że na co dzień. Mianowicie, słuchajcie, postprodukcją, czyli postprocessing tak naprawdę to się nazywa, czyli słuchajcie, dalszą obróbką wydruków 3D, a dokładnie, słuchajcie, pokażę wam, jak można z drukiem 3D pójść w tą drugą stronę, czyli w modelowanie. Ja obiecałem Jolancie, że wyślę Jolancie właśnie flotę szczecińską, którą przygotowałem specjalnie na konferencję w Radomiu, więc jeżeli ktoś będzie w Radomiu na konferencji, będzie można zobaczyć moje najnowsze dzieło, czyli słuchajcie, trzy statki wydrukowane w pełni na drukarce 3D, Adventurer 4 oraz poddane właśnie temu postprocessingowi, czyli naprawdę, no nie, zachęcam, warto zobaczyć, a ja wam pokażę po prostu 28 co i jak kupić, co robić, żeby nie kończyło się na tym, że wydrukujemy sobie coś i to tak będzie leżeć, bo ja wiem, że naprawdę dużo wydruków widzę, które później tak zwane rough, czyli takie surowe sobie leżą, a naprawdę można pójść o krok dalej i zrobić z tego majstersztyki. Zresztą nawet słuchajcie, z tyłu moja drukarka chodzi, w tej chwili akwedukt wodny się drukuje, jedna z części, a druga drukarka zasłonięta właśnie skończyła wiosła robić. I słuchajcie, taki bonusik nieponiedziałkowy, dlatego że nasz ekspert, czyli słuchajcie, doktor Maciej Dębski nie mógł w poniedziałek, ponieważ poniedziałki ma zajęcie, ale jest wyjątkowo w środę 30. Więc powiedzmy tak andrzejkowo troszeczkę, 30 listopada i będziemy, słuchajcie, mówili o tym, czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać. Myślę, że bardzo ważny temat przy laboratoriach w przyszłości, ale także przy ówczesnej szkole, gdzie te dzieciaki naprawdę przyklejone są do telefonów komórkowych i nie wiem jak u was, ale naprawdę staje się to takim powszechnym problemem, z którym może warto podjąć, może walka to źle powiedziane, ale jakiś dialog, prawda, i próbę zmieniania tej rzeczywistości. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj i tak jak mówiłem, zapraszamy, zachęcamy. Jeżeli nie wiecie, nie widzicie tych powiadomień, zawsze możecie wejść, słuchajcie sobie na stronę i tam sukcesywnie co miesiąc dodajemy taką rozkładówkę. Aktywna tablica webinaria, gdzie zawsze są wrzucane, słuchajcie, to, co będzie razem z linkami do Click Meeting. I tych, którzy są z nami na Click Meeting, pozdrawiam i bardzo wam dziękuję, że wam się chce wejść. Ja zawsze doceniam to, że ktoś poświęca ten czas i chce być z nami. Tak więc, słuchajcie, no i ja zacytuję tutaj klasyka mojego, raczej ulubionego youtubera, to może nie, ale gościa, którego oglądam na YouTubie i zawsze nowinki technologiczne i tak dalej. On tak zawsze w niedzielę wieczorem ma... O, jeszcze pytanie będzie. Dobra, już tak, odpowiadam. Tak, jest do ciebie. Ja tylko powiem o tym youtuberze, a kto będzie chciał, to już będzie mógł sobie wyjść, też wyłączę nagrywanie. Jak to mawia Kuba Klawiter... klawiatur, jak to mówiłem, znośnego tygodnia wam życzę. I on zawsze tak robi. Dobra, a ja wyłączam nagranie.